Ojcowie. Grzegorz z Nazianzu jest ziomkiem świętego Bazylego, tak samo jak on pochodzi z Kapadocji, czyli z centralnej dzisiejszej Turcji. Również pochodzi z zamożnej chrześcijańskiej rodziny. Jego matka Nonna cieszy się opinią świętości. Swoje młode lata spędził w rodzinie miejscowości, gdzie od początku czasu, kiedy dzieci szły do szkoły, skrupulatnie pobierał naukę, potem studiował w Cezarei palestyńskiej, wreszcie udał się do Aleksandrii, i stamtąd udał się na studia retorskie do Aten, gdzie studiował razem z Bazylem Wielkim. Tam się bardzo zaprzyjaźnili i odkryli, że dzielą te same wielkie pragnienia życia tylko i wyłącznie dla Boga, życia modlitwą, życia kontemplacją i, i życia zaangażowanego w sprawy duchowe. Szybko jednak po powrocie do rodzinnej miejscowości Okazało się, że te wielkie pragnienia życia monastycznego Grzegorz z Nazjanzu będzie musiał odłożyć na później, bowiem jego ojciec, który pełnił w mieście funkcję biskupa, bardzo potrzebował kogoś, kto pomógłby mu w obowiązkach dusz pasterskich. Grzegorz z Nazianzu nie miał pasji dusz pasterskiej, nie interesowała go za bardzo posługa i kierowanie kościołem, miał wielką skłonność do kontemplacji, do studiowania i do modlitwy. Przyjął jednak na siebie ten obowiązek, z którego gdy tylko jednak mógł się wycofał. Wyjechał do rodziny posiadłości i tam pędził życie monastyczne w odosobnieniu. Kiedy jednak jego przyjaciel Bazyli Wielki został biskupem w Cezarei, kapadockiej i prowadził różnego rodzaju spory z innymi hierarchami i bardzo mu zależało na tym, żeby miał po swojej stronie biskupów, którzy będą podobnie jak on myśleli i tak samo chcieli kierować życiem kościoła pośród tego świata, namówił Grzegorza, żeby przyjął urząd biskupi. Na tą potrzebę obsadzenia swoich, swoimi ludźmi epi, stanowisk biskupich, Bazyli nawet stworzył w nowej miejscowości, a właściwie w wiosce, biskupstwo i tam chciał skierować Grzegorza. Grzegorz początkowo przyjął święcenia, ale w wyznaczonej decyzji się nie pojawił, tylko wycofał się znowu na pustynię. I tak przez wiele czasu przez długi czas wahał się pomiędzy zaangażowaniem w sprawy duszpasterskie do czego namawiała go rodzina i przyjaciele a tą wielką pasją którą żywił we własnym sercu do modlitwy i życia poświęconego tylko i wyłącznie zgłębianiu tajemnic Bożych Ostatnia próba zmierzenia się z wielkimi wyzwaniami duszpasterskimi to było objęcie urzędu biskupiego w Konstantynopolu Został tam zaproszony, żeby kierować nowo utworzonym patriarchatem. Przyjął powierzonym urząd, ale wytrwał na nim tylko kilka miesięcy. Kiedy został zwołany do Konstantynopola synod i okazało się, że Grzegorz z Nazjanzu nie potrafi zgromadzić wokół siebie biskupów, nie potrafi pokierować nimi tak, jak sam uważa, że powinien Kościół podążać, wtedy złożył urząd i wycofał się już ostatecznie do swojej pustelni. I tam już dokończy swojego ziemskiego żywota, natomiast jego ciało, ponieważ biskup cieszył się opinią świętości, zostało przeniesione z powrotem do Konstantynopola, gdzie cieszyło się czcią wiernych. Mimo tego, że nie był wielkim biskupem i nie bardzo mu się udawało pasterzowanie w wspólnocie kościoła, pozostawił po sobie przede wszystkim wielką mądrość teologiczną. Bardzo znane są jego mowy, w których wyjaśnia doktrynę Trójcy Świętej, w której broni boskości Ducha Świętego i boskości Syna Bożego. To głównie z tych mów znany jest jako wielki teolog.